Jak na imię miał ojciec Lucjana? Dobra, ja się zgłoszę. Zdzisław. Nie jest to poprawna odpowiedź. Byczki, wiem, że mamy luty, ale myślę, że lepiej późno niż wcale. Zapraszam was na najlepsze fragmenty z 2021 roku. Z filmów z tego kanału, ze streamów i z gościnnych występów. Miłego oglądania. Uwaga! Najbardziej bezużyteczna postać w League of Legends to... Abi. Znaczy nie, że ty! Co tu się będzie działo? Ty, nic nie zadaję! Aaa, D.Bels! Nie! Jak one na... Jaki tower defense, jak tu kurde życie defense jest? One się nie mieszczą w lane i idą naokoło. Popatrz tutaj, te podziągli chodzą. Dobra, tu są jeszcze nasze. O nie, jestem Janiem. Ratunku! A wiesz, terminalny. Nie! Przerywamy ten materiał, żeby nadać ważny komunikat od sponsora dzisiejszego filmu. Diablo Chess. Na pewno ich znacie. Ich logo widzicie w każdym moim odcinku tuż nad moim garbem. Popatrzcie tylko na tego bad boya. Super wykonanie, świetny design, wysokiej jakości materiały, dbałość o szczegóły. No po prostu Diablo Chess. Diablo Chess to marka stworzona przez profesjonalistów, którzy na fotelach gamingowych znają się najlepiej. Dlatego oprócz tego, że fotele wyglądają nieziemsko, to są do tego też mega wygodne. Łączą estetykę z wygodą i zdrowiem twoich pleców. Na przykład poprzez dodawanie takich poduszek, wsparcia dla dolnej części twojego kręgosłupa. A i wybaczcie, tam pewnie były jakieś włosy, ale no, mam psa, nie? Fotele są dostępne w trzech rozmiarach, dlatego na pewno dopasujesz je do siebie. Mamy wersje dla dzieci, klasyczne, czyli takie jak mój, no i king size. Sprawdź fotele Diablo, od firmy numer 1 w Europie. W opisie znajdziecie kod, dzięki któremu przy zakupie Diablo Chess dostaniecie 3% zniżki. Także klikajcie w link w opisie i sprawdźcie Diablo Chess. A teraz wracamy do filmu. Ej lol, słuchajcie, jak brzmi mój statyw, jak się go rusza. O, czekaj, dogadamy się. Co? What the fuck, jak ruch Rohanu. 1.49, lecisz na blue buffa. To ja tam podejdę, żeby ci pomóc, jakby co. Daszuję. LOL! 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 Biegnij do końca! Ja wiem, się coś stanie, jak ja tu wrzucę na YouTube'a. Ja mam naprawdę nadzieję, że nie dostałem bana za to. Nie no, nie dostałem cię, jak która zrobisz, nie ma szans, żeby... Która zrobisz, to zrobisz. I oni będą robić smoka. Let's go! Dzień dobry, witam państwa w dzisiejszym odcinku Familiady w League of Legends. Ale najpierw, żart. Jaki champion w LoLu jest najbogatszy? Kasabin. O ja... Czekaj. Fajne. Żebyś tylko nie zabił, bo gold się musi zgadzać. Ja sobie potem oddajmy. Nie da się odejmować. Matematyku. Chyba nie myślicie, że Adi jest na ekspanie. Panie do... Akurat Adi to myślę, że jest. Ale z żartu, bo kupie się śmieje. No? Gówno. Dwaj trenerzy stają naprzeciwko siebie. Do dyspozycji mają po 3 pokemony. Za każdym razem, kiedy chcą wymienić pokemona na polu bitwy, muszą użyć Śnieżki. Anime Fangirl, wybieram cię! Dobra, kapcy, full combo, lecisz all in. Używaj Daisy! O nie, anime Captain fangirl! Jest piękny! Nie mogę cię wycofać, mam jeszcze 35 sekund cooldownu! Captain, wycofuje się! Szało, chodź! O nie, tylko nie szało! Kazik! Nie! Mój Pokémon! 8 kawalerów staje do walki o serce jednej niewiasty. Po każdej rundzie niewiasta odrzuca jednego z kawalerów. Kawalerowie w sekrecie przed niewiastą deklarują, czy są w konkursie, żeby zdobyć jej serce, czy żeby wygrać skina. Simp czy skin? Dzisiaj będziemy wybierać dziewczynę dla naszego serdecznego kolegi, Beza. To proste pytanie, z kim się pożegnamy? Panowie, może dzisiaj nie możemy wygrać nic materialnego, ale możemy wygrać coś znacznie lepszego. Lepszą przyszłość dla naszego kamerata. Nawet nie bierz udziału, a już myślisz o tym, jak wyciągnąć pieniądze z ciebie. Musisz mi przemowę psuć? Tak, muszę! Wywalamy akwada! Dobra, ja tam idę im dać killa. Jan Paweł II przybiegł. Jest! Osiągnęliśmy perfekcję! Trójuszka. Nice. Masz na tym, babciu? O, jak cię ograł! Wychodzę! Dobra, Szało, jesteś potężny. Szało ma pusty łeb, on nie myśli, on wygrywa. Ty, on ewoluuje! Ewolucja! Kha-Zix! Co to za Pokémon? Sprawdźmy to! Mecha Kha-Zix! O dobra, jesteście gotowi? No to start! Poszli! Jezu, aż mi się komp zaciął! Jezus! Co tu się dzieje? Ty! Szao tego nie przeżyje!
O nie, teraz czekasz, mu wyczyszczą drogę! Co tu się dzieje? Wybuchy, ej! Kapitan jest na pierwszym miejscu! Jezus! Tutaj już jest ciężko, jest ich coraz więcej jakby co. Na drugim miejscu jest tam Kench! Czy tam Kench coś wygra? Niemożliwe! Jest kapitan! Kto pierwszy będzie walkowiek? Dobra! W trzeciej rundzie waszym zadaniem będzie przedstawienie się kawalerowi, ale tutaj mała uwaga, nie możecie używać litery A. Monisia. Hej, jestem Monik. 8 plus 10 wiosen. Moją główną jednostką jest Yumi. Nie sępuję kile i pomogę. 7 level tej kotki to niedobór szacunku. To brzmi jak wyśmiewa udar. No patrz na to. Co? Kurde, to jest zajebiste. On to atakuje normalnie. Patrz na to. Co za koleś? Czekaj, jest jeszcze lepiej. PT, eSport. Jaką postacią XPK wykonał Backdoor w meczu przeciw SK Gaming podczas IEM-u w Katowicach w 2013 roku? Zero. Co? Co? Ja nie ogarniam totalnie nic. Odpowiedź to Kasadin. Bezu, gratulacje, wygrałeś 3000 RP. Ale co sekundę tracisz 10. O nie! Aż kogoś nie zabijesz. Start. Dobra, Netaros. I już poszło, 20 RP-ków. Bezu, szybciej, RP-ki ci ciekną. Nie no, Netarosa nie zabiję. Witcher. Ale... Ona ma 200 HP, to się uda! Eris, nie! Uciekaj, uciekaj! Dobrze, nie! I chodź! Dawaj, Witcher, Witcher! Jest! 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 Ja biegnę dalej! Ty już się zrespiłeś? Ty, ona została, nie cofnęła się, masz szansę. Lecimy, lecimy, let's go! Witcher, Witcher, uwaga! Udało się to! Nie! Nie zabił! Co? O kuźba. Zabiję! O kuźba. Zabiję, chłop! Ona nie ma flesza! Ale kuma! Ej, jeszcze! Nie! Witcher mu nie ukradnie! Witcher, kradnij! Nie kradnie! Dawaj, Witcher! Kradnij to! Jest! Dobra, zrobimy quick maths i wygrałeś tyle RP. Gratulacje. A, to jest interrupt, nie silence. No, to jak u tego... Kasadina, nie? Kasadila? Kasadia, no. To jest ten znany raper, tak? Tak, Kesona Fide. Tak. Kesona Fide. Najładniejsza kobieca postać w League of Legends to... No, mogę to powiedzieć, ale Miss Fortune. Drugie miejsce, tak jest, 26% głosujących. Adi. Lux. Jest ostatnia pozycja, 3% wybrało Lux. Ale udało się. Kapten. Nidali. Nidali jej na tablicę, nie ma jej. Jeszcze raz, Hawat. Nie wiem, Janna. Zyp, drugi Jinx, nie ma Janny. Drużyna przeciwna może się naradzać na czacie. Addisonie. Zaya. Nie ma Zai. Kurde, serio? Idziemy w takim razie do drużyny przeciwnej. Evelyn. Czy Evelyn jest na naszej tablicy? Sprawdźmy. Trzecia pozycja, Evelyn, 11%. Udało się. Zdobywacie punkty. Gratulacje. Jej! Wiecie, co było pierwszym gestem Beza? Ani! Wiecie, jakie runy brać? Yeah. Demoralizator. Demoralizator? Ja może zdradzę, co wybrała Pretty Kitty. Pretty Kitty wybrała... skina. Dobra, Kitty, oddaję ci głos, co masz do powiedzenia? No tak, że jakby przyszłam do sobie do programu i ogólnie to jestem Janek. Co jebie? Ja nie ograł! Trix, ja ci tylko przypomnę, jak flashujesz z E Blitzcranka. Wyślij to tutaj, niech wszyscy się pośmieją. Mogę się robić flash E. Problem jest tylko taki, że muszę je trafić. Co, w taki sposób? O Kup Pinka i masz 45 sekund, żeby go postawić na fontannie przeciwników. Wow, god damn! Co tu się dzieje? Ty, jak on tam się dostał tak szybko? Oh my god. Udać się. Jeszcze bez. Bardzo blisko, bardzo blisko. Bezu, powiem ci, śmieciem jesteś. Arkoan. Jak nazywa się demon, któremu Swain zawdzięcza swoją moc? Czekaj, czekaj. Katakan? Co? Chodziło o Rauma. Tak, no, wiadomo. Ale Braun to taki poczciwy ziomek jest. Może jebniemy sobie trójkę. Tak. Co? Gówno. Czy to jest Iwona? Twój stary. To musisz pisać? Tak. Nie. Nie wiem. Ale to w lidze będzie problem. Yumi zagra. A no w sumie to prawda, możesz wyłączyć monitor wtedy, no. Tak. Nie. Tak, ja muszę coś przetestować. Jason Pavolan. Jan Adel, drugi Adel. O nie, on biegnie do skarbca, k***a! Tak za p***a? Gdzie jest skarbiec? Znalazł go! Dostał się! Jeden, dwa, trzy, cztery!
5! 6! 7! Jego wywaliło! Joke to nie! To jest fake! Tutaj jest prawdziwy! 1, 2, 3, 4, 5! Jeszcze Zonia! Czyli już 12 razem w tej rundzie. Dobra, licząc razem już masz 20 wardów. Jak sobie z nimi pogrywa? Czy wróci do skarbca? Jest. Który jest prawdziwy, a który jest klonem? Nie wiadomo! 21! On nie został uśpiony! Został zjedzony! Widzą go, chyba go skończą teraz! On cały czas walczy! Na i koniec! 21 wardów, czyli 2100 RP, gratulacje! Rozumiem, że te RP to na PB się dostaje. Tak! Uwaga, uwaga, czy jesteś gotowy? 3, 2, 1... Papier. Oh yeah! Nie zatrzyma mnie. To też mnie to. To też mnie to nie zatrzyma. Kapitan, my też musimy o coś zawalczyć. Chodź na mojego reda. Smite fight. 7. O, dobra, start, lecimy. Nie ma takiego! O nie, ten ryb mnie nie! Dobra! Kapitan wygrywa. Jestem idealną kobietą, dokładnie jak Emilia z ReZero. Szczerze, nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz, ale podoba mi się pasja. Boję się tylko, że jak się pocałujemy, to zajdę w ciążę. Stop! Minęła minuta i nie chcę wiedzieć, co Arkon ma odpowiedzieć na to pytanie. Masz 30 sekund, musisz w tym czasie zniszczyć jak największą liczbę niebieskich wardów rozstawionych po dżungli. Start! Jezus! Chyba tego nie widać. Co się dzieje? 8 do 6. Wygrywa Strix. Ma kolejnego. 9. Lepiej nadal szuka. Strix nadal szuka. Ostatnie 3 sekundy! I koniec czasu! Kto wygrywa? Zobaczmy! Strix! 11! Neti, dwa słowa do naszej kochanej widowni. Mać! Kiedyś się uda, tak? Na ch**a zbieraj te ch**e punkty! To była faza grupowa! Czyli rozumiem, że jestem tak jak polska reprezentacja! Ale przynajmniej przyszedłeś z grupy, ale z dupy jeszcze nie. Witam bardzo serdecznie Państwa w kolejnej edycji Familiady, to już druga. Na początek, suchar. Uwaga! Co robi Anivia na placu budowy? Stawia ściany. Można poprosić o wytłumaczenie. Nie chodzimy. Doktor nami? Jestem. Jesteś z nami? No, nie, nie widzę. O nie! Szał ma ultimate'a. Ej, znowu ewoluuje. MKKZX! Wyewoluował w trenera. Wybieram cię, Hodorze! Jak robią gołębie? No, I can't get rid of it. It's like a 414? Mamy to! Teraz już można zrobić tak. Jeszcze nie było War Standing. Aha, no dobra. Dobra, War Standing, to się kameruje. Netisonie, masz 10 minut i tyle CS-ów, ile uzbierasz, tyle RP wygrywasz. O kurde, od kiedy? Od teraz. A wybyczki, macie to samo, zapraszam do farmienia. O co to za taktyka? Zany! Bezu! Ty człoku! Nie, Urgot, Urgot, kumpl! Icyk, sfarmiony. Ej, ale Bartek, jak coś to w miniony trzeba farmić, a nie przeciwników. Chuj RP chce przeszkadzać innym. A teraz słuchajcie, proszę was, żebyście zagłosowali, kto waszym zdaniem jest najsłabszym ogniwem i kto odpadnie z rozgrywki w tej rundzie. Ups. Zaczniemy może od Urgota. Na kogo głosujesz, kto twoim zdaniem jest najsłabszym ogniwem i powinien odpaść? Urgot. Ostatni sekret tej edycji. Co wybrała Wine Quill? Wcześniej mówiłem tobie, że w finale pozostały dwie kandydatki, spośród których jedna wybrała skina, a druga wybrała Simpa. No i muszę ci powiedzieć, że kłamałem, bo Wine Quill też wybrała skina. Co ty mówisz? Co to ma być? To jest poważny program, tak? Moi prawnicy się tym zajmą. Dobra. No właśnie. No zniszczy mojego kontrola. To ja kupię następnego. Okej. Okay. O, Jack zniszczy mojego zwykłego. O, nie zniszczy. Ale jestem bogiem, kurwa mać. Trash. No nie! Gigant kontra Yordle.
pierwszej rundzie giganci mieli za zadanie jak najszybsze przebiegnięcie za wszystkimi wieżami przeciwnika, a następnie powrót do linii startu. Start. No nie, Popka! Bezu przepuścił go! No teraz biegnie jak do siebie! A nie miała być za wieżami czasem? A, o nie! Szybko! Dobra, liczy się, liczy się! Nie puszczą go! Dobrze! Bezu, a czemu nie ultujesz? No ja... Nie trafiłem! Aha, okej! Wow, ale im minuta stuknęła. Neti już jest... No, już na końcówce. Teraz tylko rzeka. Dobra! Już jest blisko! Ostatnie metry! Kupię ci piwo, poczekaj! Stop! Minuta 53. Najbardziej bezużyteczna umiejętność w League of Legends, to? Anki. Niestety nie ma jej w ogóle na liście. Teraz kapten. Wujverna. Tak jest, Wujverna, druga pozycja, 16 punktów. Ja chcę przekazać to pytanie dla drużyny przeciwnej, dziękuję. Dajmy im jak najmniej punktów, bo i tak tego nie zgadniemy. Ja chciałbym tylko zakomunikować, że drużyna czerwona to są, nie powiem co, ale tryhardy, ponieważ Bezu urządza taktyki na familiadę i Shao odpala ulta, żeby zdobyć pierwszy przycisk. Słuchaj, ult mi daje tylko 10 setnych atak speeda, tak czy siak. Ja się czuję jak na igrzyskach śmierci, naprawdę. Nie, fujara mnie frizuje. Tak mówią Eskimosi. To co nie mówią dobrze w Polski, nie? Zimno. Fujara mnie frizuje. W pierwszej rundzie gracze mieli za zadanie przedrzeć się jak najdalej przez tor przeszkód zaspamiony grzybami Teemo. Start. Zawahał się. Nie da rady. Przeciwnik pokonany. Kapten, ready? Ja muszę założyć swoje cichobiegi. Start. Chłop! Wychodzi na prowadzenie! Jest pierwszy. Jest w tym samym miejscu, co ja. Pyku, mam sprawdzić? Tak. Ciao, debilu, wygrałem o długość gluta. Ej, właśnie, bo jego glut wystrzelił. Wow, zer. Dobra, ostatnia jest osoba. Zem. Uwaga, oj. Start. O nie, to będzie najsmutniejsze. Ale poleciał, o kurde, 102 metry. Rekord skoczni. Klęs! Nie wierzyli w niego. Mówili, że się nie przyda. Jest! Ostatni hapek! Jest! Druciarz wygrywa! Kolejna ewolucja! To już finalna forma! Kazik został subskrybentem tego kanału! W dzisiejszym filmie zagramy o pizzę. Jeżeli przegramy mecz, Shao wyrzuci swoją pizzę do śmieci. Prawda, oni to kończą. Kończymy, pizza musi być zjedzona. Mamy to! Pizza pepperoni! Barbecue, coś tam. Czemu jest jeden kawałek? Ja myślę, że jesteś w tym krzaku. W którym? To? No w tym. No w sumie jestem w nim, ale który to jest tak dokładnie? No pokazuję, pinguję go. Ale ja nie widzę tego. Aha. To się pinguje. Nie, musisz mi opisać, który to jest. Albo jak chcesz, możesz po prostu w niego wejść. Aha, czekaj, co? Nie mówię o bezie, mówię o krzaku. Nie narzekam. Imię postaci zaczynające się na literę B. Brown. Postać używająca trutki. Twitch. Kraina geograficzna ze świata LoLa. Domacja. Pełna nazwa umiejętności. Death Lotus. Dokończ zdanie. Hodo. Przegrał linię. Było. Wygrał linię. Tego nie było. Twój ulubiony członek dzisiejszej ekipy to? Na pewno nie kapten. Neti. 29 sekund, chłop prawie przejechał, bo się nie mógł zastanowić. Nie, ja chciałbym tutaj się wtrącić. No. Twitch nie używa trutki, tylko toksyn. Ale jesteś ze mną w teamie. Nie, słuchaj. Ten typek jest w dżungli, bo nie dali mu mida. Dobra, zmieniam nick. Tylko waham się między Dr. Hobo i Dr. Homo. Co, Dr. Homo? Bo ukradli mi moje Dr. Hodo. Weź sobie, daj Dr. Captain. O kurwa. Przed nami ostatnia decyzja tej edycji. Będzie ona niestety również należała do ciebie, Vinequill. Będziesz musiała wybrać, czy wybierasz Simpa, czy wybierasz skina. A dopiero potem dowiesz się, co wybrał Dako. AK Seba Supercharger. No więc z tego miejsca chciałabym się zwrócić do tych wszystkich osób, komentarzy z poprzedniej edycji, którzy mówili, że dziewczyny to są takie materialistki i powiedzieć, że mieli rację, ponieważ wybieram skina. Dobra, ja zdradzam, co wybrał Dako. Dako wybrał... Simpa! W trzeciej rundzie giganci mieli za zadanie jak najszybsze zabicie Jordi. Start! Nie! Co? 6 sekund! To jest weźcie, tak szczerze mu życzę gratulacje. No wygrał, chłop. Cię w duchę.
Tylko załóżcie okulary przeciwsłoneczne. To jest gorsze niż Leona, patrzcie. Dobra, ostatni raz. Uwaga! Throw flashbang! Mógłbyś teraz w Nerwariana, o kurde. No to jadę. Wow! Ale dobra, plan był dobry. Ty już masz siódemkę na nim? Ja byłem pierwszą osobą na świecie, która wybiła na nim siódmy. Ja powiem jeszcze więcej, ja wbiłem na nim siódmy level dwa razy, bo dzisiaj wbiłem też na nim siódmy level na West. To ja może mam takie pytanie. Ty robisz cokolwiek innego poza League of Legends? Grałem dzisiaj w No Man's Sky. Sztafeta, drużyna wybiera trzech biegaczy, ich zadaniem będzie przebiegnięcie części mapy i przekazanie pałeczki kolejnej postaci. Przekazanie pałeczki odbędzie się przez zniszczenie Pink Warda Star. Dobra, polecił. Shen teleportuje się! W międzyczasie Bezu jest pod wieżą, zaraz będzie niszczyć Wardę. Leć! Monika, teleportuj się! Teleportuje się! Ona ta wieża ją zapierdzieli! Szało jest już top topem. Jest wyrównanie teraz! To kto pierwszy Wardę zniszczy? Dobra! Nie wieża niej! Abi? Kontra Warwick! Warwick za jak dziki! Nie, ty! Co tu się dzieje? Jest! Jest! Ej, Adi był pierwszy! Wow! Czemu tu stałaś, jawkowałaś? Ja w następnym teleturnieju chcę być solo w drużynie. Pulling cocaine. Pytałem przed chwilą o piwko, czy piję piwko. Teraz ciebie zapytam... A, nie, chciałem się zapytać, jak ci dzień mija. Aha, jestem po strzyże. Kapitan, zgadnij, jaki to champion. Ja bym powiedział, że to jest Zak. Zak albo Alistar. Dobra, pierwsza odpowiedź się liczy. Powiedziałeś Zak. Sprawdźmy, co to za Pokémon. Chyba Alistar, niestety. Można to wydoić? You can't milk those tits. Nie mogą leżeć Wardy bezpośrednio jeden obok drugiego. Wyciągnijcie sobie siusiaka, przyłóżcie do ekranu i to jest minimalna odległość. U mnie to w ogóle nie ma odległości. Macie 5 minut, ile obrażeń wbijacie w tę wieżę, tyle RP zdobywacie. Let's go. Kurde, przy minionach tu najwięcej będzie. A nie, nie, żeby już po prostu coś się zbiło, wiesz o co chodzi. Zabijmy kodo. Ty ile damage'a wbite? Wow, już prawie 200. Wada kapcem, bo cię biję. Wiem. No starą se walnij tym Braumem. Dobra. Co? Nie, nie rób tak. Oni zniszczą ten turret. Nie przemyślałem tego, mogłem wziąć Janę. Dobra, ja tankuję jeszcze chwilę. Ja tankuję? Ja to tankuję. Jest! Jak wy zrobicie całą tą wieżę, to skisnę. Patacie. Tankuję. Po prostu fokusujemy to. O nie! Wezmę całą wieżę! Biegnij, Braum! Jeszcze 1800 RP można uratować! Przestańcie! Oddajcie moje pieniądze! Dawaj! Zostawcie tam turetę! Dobra, koniec! Proszę państwa, nie spodziewałem się, ale właśnie mi o***licie na 5000 RP. Gratulacje. You got clapped! Przed nami mamy 8 kandydatek, które zawalczą o serce naszego bohatera tragicznego ostatniej edycji. Jest to Dako, aka Seba Supercharger, który w ostatnim plot twiście został zdradzony przez swoją wybrankę. Mówili, że dziewczyny to są takie materialistki i powiedzieć, że mieli rację, ponieważ wybiorą muszkina. To tak, Devari. Czy masz coś do powiedzenia, Dako? Owszem, tak jak mówiłam, nie spodziewałam się, że zajdę tak daleko. A to dlatego, że myślałam, że trochę szybciej się domyślisz, no ale już będę mówić. Powiedzieć, że mieli rację, ponieważ nie wiem, Kodo Rybson, słuchajcie, to oznacza dogrywkę. Nie będzie do setki, nie ma bat. O kurde! O, jest bitka! Ja bitka, To się udało! Ja pierdolę! O, bezu dzwoni! O, dobra, dalej, głoś. Gdybyś zadzwonił 15 minut temu, to byś wygrał skina. Ale 15 minut temu sadałem sobie mangę, czytałem. Weeb. Powiedział szał, okej. Okay. W tej rundzie będziemy rozpoznawać czempiony po fragmencie splash arta. Oto splash art dla ciebie. Set. Po czym poznałeś właściwie? Po k***wie. Jest to boss set, tak jest. Urgot, co to za splash art? Po tej kratce to jest szako. Jest to szako! Napiszcie mi na privie, co to jest. Jeżeli jedna osoba powie prawdę, a druga się pomyli, no to mamy zwycięzcę. Obaj powiedzieliście Pike. Czy to jest Pike? To jest Rengar. Wow. Próbujmy dalej. Co to za postać? Urgot napisał Warwick. Neti napisał Talon. To jest Viktor. Jest to Viktor. Przez jakieś kanały przechodzi, myślę, Warwick, nie? Próbujmy po raz ostatni. Kto to taki? Dawajcie na privie. Podpowiem,
to w lewym górnym rogu to jest fragment tej postaci. No, hop! Bardzo proszę. Dobra, proszę państwa. To tak, Urgot napisał Pike, a Netty napisał Kamil. Zobaczmy, czy ktoś z nich miał rację. Kamila! Netty trafił. Nie miałem bladego pojęcia, strzelałem na homo. Dajcie mi się napić tego ice tea, błagam. Czekajmy chwilę, aż weźmie łyka, a potem coś powiedzmy śmiesznego. Kupsko. Jeżeli macie taki problem, że macie jeden komputer i czwórkę rdzeństwa, to dzisiaj wam pokażę. Jezus. Graj z kumplem na jednym komputerze. Krzyś, wieknij mi tu challenge. O ran, jest. Bardzo nie potrzebuję, tak nie widzę nic. Brawo, idziesz do dżungli teraz. Jesteś przy blue. Dobra, jesteś na midlane. Okej. Okay. Jesteś prawie przy wieży. Ej, a Soraka jest na bocie w ogóle. Dobra, lecimy na bota. Słyszę ją. Dawaj, Q, teraz. Jest, trafiłeś ją, ją. Dobra, dobra, trochę ją mobiłeś. Dobra, jesteś pod wieżą, jesteś bezpieczny. Myszka w lewo, lewa, lewa. Soraka jest pod naszą wieżą. I... wciśnij, wciśnij. Dobra, i teraz celowanko w Sorakę. W lewo, w lewo, Q, Q, Q. Słyszę to. Kopnę ją. Uciekła! Co robić? Brawo, Cici, zrobiliśmy! Co? Jak? Co? Nawiązując do wypowiedzi wcześniejszej koleżanki, chciałabym zaznaczyć, że ja już jestem bogata. Pracuję jako architekt już. A tak na poważnie, to tak krótko jest więźle, to wyglądam tak, a czuję się tak. To całam się bardzo z tym, Rel. Bo ostatnio miałem taką rozkminę, po raz kolejny już w życiu, że ta Kayle na tym skinie wygląda, jakby jej wycięli oczy, nie? Ej, no w sumie... No, więc stwierdziłem, że to naprawię. A potem stwierdziłem, że w sumie to jej usta są jakieś takie niezadowolone, to jej odwróciłem do góry nogami. Taka Billie Eilish teraz wyszła. Musimy uzupełnić większą liczbę pozycji. Byki, ktoś musi zmienić pozycję. Dobra, to wstanę. Jestem lepszy, ja naprawdę wstałem. Kto idzie na koniu? Asze. Hekarim, Rel, Lilia, koń, Sejuani. Co do k***a następne? Kled, ulduje. O! Lasso, Trash. Wiesz, zapomniałem, co to było, następne! O nie, koniec! Bardzo mi się podobało porównanie do rzeczy niemożliwej, dałaś, że zdobycie z serca Beza. Ale powiem ci, że ja próbuję od miesięcy i mi się nadal nie udało. Gracze odbywają spacer wstydu pod wieżami przeciwnika. Pozostali gracze mogą ich spowalniać. Kto postawi najdalej swojego pingwarda, wygrywa. Kapten pierwszy. Struje przeciwników, to jest w sumie całkiem... O nie, co? Co się stało? Bezu! Ciekawe, czy on będzie mógł postawić warda na pasywce? Kapten się nie może ruszyć! Bezu, czy możesz postawić warda? Nie możesz! Kapten, po prostu postaw gdziekolwiek warda. Nawet w swojej bazie możesz to zrobić. Nic! Kurde, jestem dumny z tego portalu. Skoro wstałem, guys. Siema. A wiecie, jak się nazywa zaspany zając? Wstając. Bezu, Netty, teraz wybierzcie czempiona, dla którego chcielibyście dostać skina za sumę zgromadzonych RP. Co? Tylko nie mówcie tego nikomu. Będziecie nawzajem zadawać sobie pytania, na które można odpowiedzieć tak lub nie. Kto pierwszy zgadnie, jakiego czempiona wybrał przeciwnik, ten wygrywa. Twoja postać ma jakiekolwiek niebieskie akcenty na miniaturce. Dobre pytanie. Pozwól, że sprawdzę. Ja mogę podpowiedzieć, żeby szybciej poszło. O. Nie ma. Czy twoja postać ma taki złowieszczy wyraz twarzy? Nie. Ty, to teraz połowę czempionów wyeliminuje, chłop. Zarys wypi***aj, Draven dalej. Kragas też, ej, dobre pytanie, ej. Czy twoja postać ma fioletowe akcenty? Ten w kolory idzie. Tak. O, ale dobra, teraz trafił muszę... jackpot chyba, ej. Kurwa, że Netty wygra? Ja muszę zgadywać. Netty jest generalnie top lanerem. Dobra, stwierdzę, że do tego nie będę jeszcze mieć skina. Nie będę jeszcze mieć też skina raczej do tego, bo już tego masz. To ma Zachara już maski na generalnie. Dobra, lecę, zgaduję, że chcesz Jonę. Nie. Teraz Netty. Wiem praktycznie od pierwszej rundy, co Bezu chce, bo kiedyś o tym mówił. Netty, co ty wybierasz? Ewelinkę. Sprawdźmy, czy była to Ewelin. Tak, gratulacje. Chcesz zdradzić Bezowi, kto był twoim pikiem? No. On się w tym momencie załamie. Ma Zachar. Nie jestem jak każda zmywara. Granie supportem mnie nie jara. Randka ze mną na pewno ci się marzy. Wybierz mnie, a usiądę ci na twarzy. Ja mam fraszkę dla Beza. Chcesz fraszkę, to dawaj. Bezu, Bezu, ty ch**. Macie 5 minut na zdobycie jak największej liczby killi. Każdy kill jest wart 100 RP. Biegniemy na mida wszyscy i się wywalamy. Tak blisko. Netty się pierwszy raz dopiero wiecie o tym? Serio? No. Całego liczbejna złożył. Netty, tłumacz się, o co chodzi. A teraz pytanie, jest konkurencja na kora drużyna ma więcej killi, czy ma więcej b***ek? Wszyscy razem gramy, Netty! Jezus! Dobra. Pity, lore, do jakiego regionu frakcji należy Shyvana? Demacia?
Macia latę. Kto zrobi w tej grze największy damage, ten wygrywa klawiaturę. Co to się... To co? To szało. To idzie do ciebie. Ale ja już wygrałem klawiaturę? Tak. A ja mogę kolejną? Tak. Ja pierdolę, nie. Nie zostało. No co? Jest sztandar, tam stał! Co za frajer, 12 asyst. Jak wygrasz 4, to jedną cię na łbie przysięgam. No dobra, czyli szało, proszę bardzo. Ten oto piękny zestawik wędruje do ciebie. Kto zrobi najlepszą akcję w tym meczu, ten wygrywa tą klawiaturę. No ale co, jak ja nie mam cooldown? Co ty chcesz ode mnie? Tutaj dajesz śmieszne stop, on przeżył. Szało wygrywa trzecią klawiaturę, co? I ostatnia klawiatura dla osoby, która zrobi najlepszy content. Patrzcie kurde, to się nazywa gang! To się nazywa gang! Ty, jak wy to zrobiliście? Którędy? Od sureta ich! Jakby nie patrzeć, Shao zrobił kontentułę najlepszą. Także, to dla ciebie, czwarta klawiatura. Mam kartkę. Na tej kartce jest napisany nick jednej osoby. Coraz wycięża. To jest napisane Shao. Dobra, jest! Czwarty wytrzyma! 5, 4, 3, 2, 1! Ale wytrzymał! Dobra! Gręgar! Obejrzałem ponad 1000 akcji od widzów i wybrałem te najlepsze. Ale biegnie! Dobra, czekajcie, chłop robi tutaj tripla. Penta! Nie, tylko mu nie dać penty. Szybko, popi, biegnij, szybko! Jezus Maria, to trzas! God, Shao, Jacob, Alcoan, Hodo. Cross before horse! I Bezu, i Mego Bego dostają skina. Miłość przegrała po raz kolejny. Serce mnie boli, mój portfel też. Ja nie narzekam, bo mam chłopaka, nie, ale... Mówisz, że masz chłopaka, a wiesz co? Bezu też! Pity, która runa pozwala na zaciągnięcie długu w sklepie na Summoner's Rift? Runa kupca. To jest naczek Lidla. Nie! Zanim to powiedziałeś. Nie gram już w tę grę. Ooo! Dlaczego wybrałem ten klip? Gdy kapteń się pyta, o co ci chodzi, to powinieneś mu odpowiadać, a o co ci kapteni? Czao, do kogo dzwonisz? Mój Mateusz stary. Eleven Gajewski. Ej, Elek, bo jest ten item, Riftmaker w LoLu, nie? Czy on ci wygląda jak wagina? Co? No nie! Wiesz co, może chodzi o samą nazwę? Szczelinotwórca, no. Patryk, chodzi o nazwę? No nic już nie chodzi, daj mi święty spokój. O ikonkę chodzi, no. Słuchaj, jeden z twoich znajomych jest pierdolnięty na łeb. W drugiej rundzie kawalerowie włączą kamerki i zaprezentują swój świąteczny strój. Mam tutaj sweter. Zajebisty! Która dzisiaj kupiłem, również pod spodem. Powiedz, że masz skarpetki świąteczne. Oczywiście, że mam! Jedny! Pokagacie! Miałem do wyboru albo ubrać się typowo tak galowo, albo wybrać najbardziej świąteczną rzecz, jaką byłem w stanie ogarnąć. Minus jest taki, że ta najbardziej świąteczna rzecz jest mojej siostry. What the fuck is that? Te! Ej, możesz jeszcze dyskotekę p***nąć? Mogę. Dobra. To jest śrubanko. Patera. Jaką technologią zajmują się Jace i Victor? Kext. Jace się zajmował sextech. O Boże! Byczku Fernando, naprawdę? Biegnij. Byczku Fernando, naprawdę? Biegnął. Co on robi? To jest... Obi-Wan Kenobi. Hello there. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałaby liga, gdyby nie było w niej minionów? Well, ja się zastanowiłem i nagrałem o tym film. Zapraszam. Dawaj, lecimy. Dobra, odpalaj dziewicę. I Herald. Puszasz ty, prawda? Tak jest! Jeszcze to! Dobra, otwieramy ich i to. Ej, ale jak to się stało? Kurde, nie puszniemy. Atomówka na mordę! Let's go! Dobra, jest penta! Udało się! Nie! Nice! GG! Ale to było dobre! Naprzód! Naprzód! Demacia! Demacia! Ten jak tam przeżyje? Let's see. Pingują tego Galena biednego. Where are you going? Czemu ten Galena na gardzie?
Bezu, co ile minut respi się smok? Jest to 6. Ej, nie, Bezu, ty serio? No to 6. Co 5? Nie, czy Velkoz należy do obserwatorów, tak lub nie? Tak. Nie. No ma dobane oko, to k***a patrzy chyba, nie? Teraz masz minutę, pokazujesz czempiony tylko gestami. Dart. Nie! Co kręci to jest? Się! Nie, nie wiem, co ci kręci! Jak nie wiesz, to mów dalej. Dalej, dalej! Ja nie wiem! No to dalej! Dalej, dalej! Queen! Nie, nie, Anivia! Co ma jeszcze skrzydła? Nie, co ma skrzydła? Nie wiem, Aatrox ma skrzydła! Jak nie wiesz, to dalej! Nie wiem, dalej! Co ma wędkę? Wędkę?! Fioric, nie wiem, szpadę! Stop! Zero punktów! Witam was bardzo serdecznie w pierwszej edycji teleturnieju Co kryje krzak? Gracz staje przed trzema krzakami. Co rundę ma za zadanie wybrać jeden z nich. Może w nim znaleźć warda, drużynę przeciwną lub pustkę. Za każdego warda, którego odnajdzie uczestnik, dostaje 200 RP do wykorzystania w sklepie. Znając życie, a dobra jolo. Brawo, nie wygrałeś nic! Nie. Jak zwykle! Nie no, wygrałeś. Jolo? Bardzo, bardzo proszę, 0 RP! Neti, po raz kolejny, trzecia runda. Na razie masz 0 RP na swoim koncie. Może to się za chwilę zmieni. Czy chcesz skorzystać z jakiejś podpowiedzi? Nie, ale widziałem flesza w środkowym krzaku, więc skorzystam z tej opcji. Nic nie wygrałeś, 0! Trzecia runda! Dobra, Neti, runda numer 4. Na twoim koncie nadal 0 RP, pamiętaj. W dwóch krzakach mnie już więc... Oooo! Zadłużcie go! Dobra, Neti kończy rozgrywkę z oszałamiającą ilością 0 RP! W kolejnej rundzie nasi kawalerowie mieli przygotować kolędę. Z tego co wiem, będą ją śpiewali wszyscy razem. To w takim razie jesteście gotowi? 3, 2, 1 i... No to nieźle poszło! Bezu, masz 90 sekund. Będziesz naśladował głosy czempionów. Kapten będzie zgadywał, kto to... The Feel... coś tam... Pida Sticks? Nie! Takie... The Feel! Ale taki bardziej... A taki męski bardziej... Evelyn? Nie! Are you doing gulgul with cables? Dopiero to przeczytałem. To na pewno jest jakiś prastary dialekt. Ja wam powiem, co to jest prastary dialekt gulgul, patrzcie. I'm under the water. Jak zrobił podkręcony prawy sierpowicz? Prawy jest od przyciągania, a lewy jest od podcierania do... Prawy do lewego! To jestem z Zombiego! Kurwa, plułem w monitor! Nie dotykaj tego! To zabije smoka tego! Teraz czas na ostatniego klipa, czyli tego co wysłałem. Dobra, proszę państwa, dodatkowy klip. Prowadzę konwersację tutaj, no bo... Pytam się, gdzie jest przeciwnik? No ja tutaj właśnie tak potężnie nadchodzę, k***a! Michał, gdzie są przeciwnicy? Ja, Michał, potężny, mam wielkiego k***a! I obija mi się o kolana! To już prawie wszystko. W 2021 roku zrobiłem też trochę muzyki. Tutaj usłyszycie fragment jednego z utworów. On sobie będzie leciał, a wy pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał i kliknąć sobie w tą playlistę, żeby zobaczyć wszystkie moje filmy. Bo może któreś pominęliście. To wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia.